12 uczestników wzięło udział w eliminacjach powiatowych Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Konkurs wokalny został zorganizowany w Kolneńskim Ośrodku Kultury. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbywają się eliminacje powiatowe piosenki przedszkolnej pod nazwą Mama, Tata i Ja. W dzisiejszych eliminacjach udział bierze 12 uczestników, dodam, iż w większości podopiecznych naszego Domu Kultury. W dziale kultury prowadzone są zajęcia kulturalne, między innymi zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne. Mamy też swoją grupę rytmiko-balerinkę, jak również grupę teatralno-wokalną. Dzieci w tych grupach mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem naszych, czujnym okiem dodam, naszych instruktorów. W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkola w Kolnie. Gdybym wcale nie urosła, miałabym zapałek wiosła i robiłabym co chciała, gdybym była całkiem mała. A ja rosnę i rosnę, latem, zimą, na wiosnę. Niedługo przerosnę mamę, tatę i zdosnę. A ja rosnę i rosnę, latem, zimą, na wiosnę. I niedługo przerosnę mamę, tatę i zdosnę. Ja zaśpiewałam A ja rosnę i rosnę, no bo pani Ania mówiła, albo mam zaśpiewać z przedszkola, albo z kokisu. A ja wybrałam z kokisu, no bo chciałam, żeby to było z kokisu, no bo w tamtym roku wystąpiłam z przedszkola. Lubię śpiewać disco polo i Vivę. Piosenkę z Vivy to lubię Julę. Taki, a tytuł to ja nie wiem, jaki to był tytuł, no bo już nie pamiętam. Wokalne prezentacje podobały się także rodzicom. Jestem tutaj dlaczego? Dlatego, bo moja córka została tutaj z kokisu wytypowana do udziału w tych eliminacjach konkursu. No i cieszę się z tego. Wystąpiła, zaśpiewała piosenkę A ja rosnę i rosnę. No myślę, że udało jej się ładnie zaśpiewać. Tak, to bardzo dobry pomysł, gdyż jest to taka mobilizacja dla naszych
dzieci, żeby mogły po prostu się zaprezentować, pokazać, co potrafią. No i oczywiście to jest dobra zabawa dla nich. Po koncercie i na Radzie Komisji Konkursowej ogłoszone zostały wyniki. Na Festiwalu Wojewódzkim Kolno będą reprezentowali Emilia Klonowska, Julia Rydelek i Piotr Lutrzykowski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali specjalne podziękowania i upominki ufundowane przez Kolneński Ośrodek Kultury.